Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, w ostatnim czasie szachy są bardzo, bardzo popularne. Widać to na pierwszych stronach gazet, widać to na portalach internetowych typu Onet, WP, Sport i tak dalej, i tak dalej. No niestety raczej szachy w ostatnim czasie z... pojawiają się te wzmianki o szachach z uwagi na skandal polskiej zawodniczki, która jest podejrzewana o oszustwo na jednym z polskich turniejów szachowych. Tam wielokrotnie był podawany taki wątek, że za Zawodniczka wychodziła kilkanaście razy do toalety podczas partii. Pojawiły się takie głosy, komentarze: No, jak to przecież, jak jest matura, no to przecież w ogóle nie można wychodzić do toalety. A tutaj zawodniczka może sobie wychodzić ile razy. No, jest to oczywiście normalne, tak robimy od, od zawsze, tak? No, bo przecież trudno, żebyśmy grali w Pampersie. No, taka partia szachowa trwa z pewnością taka klasyczna. No, to moja najdłuższa trwała 6,5 godziny. Także jest to naprawdę długi, długi okres czasu. W tym okresie. Się, no spożywa się sporo płynów aczkolwiek no ta liczba kilkunastu razy wyjść do toalety jest bardzo, bardzo zastanawiająca, no i tutaj zresztą od tego są specjalnie organy, żeby po prostu zbadać całą tą sprawę, także jeżeli ktoś to śledzi na bieżąco, no to wie, że strona broniąca się złożyła, odwołanie i jeszcze czekamy tutaj za oficjalnym, jakby to powiedzieć, decyzją ze strony Polskiego Związku Szachowego. Niemniej jednak nie dzisiaj o polskiej zawodniczce będzie mowa w tym nagraniu, chciałbym wspomnieć o Takim szachowym skandalu, szachowej aferze toaletowej, która już kiedyś wydarzyła się w świecie szachowym na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeżeli tutaj mówimy o polskiej zawodniczce, która wychodziła kilkanaście razy do toalety, to, to co powiecie na to, że zawodnik światowej klasy wychodził do toalety 50 razy? Tak, tak, moi drodzy, nie przesłyszeliście się 50 razy. Taka jest tutaj szacunkowa wersja tej drugiej strony, która po prostu liczyła te wyjścia do toalety. Tego, tego zawodnika. Chodzi tutaj oczywiście o słynny mecz Władimira Kramnika z Rosji z kontra weselin Topałów z Bułgarii, także o tym będzie dzisiaj mowa. W dzisiejszym nagraniu powiem sobie, powiem również dlaczego Kramnik i Topałów nie podają sobie ręki, no i też na samym końcu pokażę taką super, super zemstę Topałowa, no bo jak się najlepiej mścić na, na swoim przeciwniku, którego się po prostu nienawidzi? Oczywiście ogrywając go przy szachownicy. Także pokażę dwie doskonałe partie. Jedną z meczu o Mistrzostwo Świata, właśnie pomiędzy Kramnikiem a Topołowem, a drugą, która była dwa lata później, w której topało po prostu zacierał rączki. No po prostu tak mu ta partia siadła. Mega, mega dopa, dobra partia. Także zobaczcie. Zapraszam do oglądania. Cześć. Z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale, mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Do samego meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Władimirem Kramnikiem a Weselinem Topowem doszło w 2006 roku w Rosji, w Eliście. I tutaj warto wspomnieć, że ten 2006 rok miał być takim rokiem pojednawczym, ponieważ we wcześniejszych latach, kiedy Kasparow pokłócił się z Międzynarodową Organizacją FIDE i założył swoją federację PCI, no to tak naprawdę mieliśmy dwie federacje, czyli no ciężko było powiedzieć, kto jest te, tak naprawdę tym, tym mistrzem świata, a więc Kasparow organizował swoje mecze o Mistrzostwa Świata, na przykład z Shortem czy, czy z Kramnikiem, a FIDE organizowało swoje mecze o Mistrzostwo Świata, ten 2006 Szósty rok to taka unifikacja. Także tutaj został wziony, wzięty pod uwagę ten mistrz świata PCI, czyli Kramnik, a z kolei w 2005 roku FIDE wyłoniło swojego kandydata do meczu. No inaczej, wyłoniło swojego mistrza świata. No i ci dwaj mistrzowie świata stanęli w szranki, żeby, żeby udowodnić, który z nich jest najlepszy. Także po jednej stronie Rosjanin Kramnik, po drugiej stronie Weselin Topałów z Bułgarii. Wszyscy doskonale wiemy, że Związkowi Radzieckiemu i późniejszej Rosji zawsze zależało na sporcie, chociażby niechlubnie to udowodnili w 2014 roku, jeżeli troszeczkę interesujecie się sportem. A jeżeli nie, to zajrzyjcie sobie w artykuły o dopingu w Soczi, także Igrzyska Olimpijskie 2014 rok. No i okazuje się, że kilkudziesięciu rosyjskich sportowców zostaje złapanych na dopingu, w tym aż 15 medalistów olimpijskich. Także skala niewyobrażalna. I tutaj Autorzy tych artykułów podają również to, że między innymi zostały w to wszystko wymieszane rosyjskie służby, które ponoć podmieniały próbki sportowców. Czyli, jak medalista osiągał jakiś taki no, doskonały wynik, no to z, z reguły jest badany po, po swojej konkurencji, no i oddaje tam jakieś próbki do, do tego, żeby to przebadać. No i te próbki ponoć były podmieniane. Także rosyjskie służby ponoć dawały te próbki sprzed miesiąca, kiedy te próbki były, no i tak ten, jakby to powiedzieć, proceder się toczył po prostu w sposób bardzo nie fair play. Także tutaj rosyjscy sportowcy zostali złapani, zawieszeni, rosyjska federacja też miała z tego tytułu ogromne, ogromne kłopoty. Dochodzi do meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Kramnikiem i Topałowem. Zawody odbywają się właśnie w, w Eliście, no, Wiadomo, że tutaj Rosjanom zależy na tym, żeby, żeby to ich faworyt wygrał ten, ten pojedynek. Sam mecz składa się z 12 partii, tak więc no, taki można powiedzieć nie za długi dystans. Warto tutaj oczywiście wspomnieć o tempie gry, które było można powiedzieć, może nie mordercze, ale bardzo długie. Z pewnością jesteście ciekawi, jak, w, jak, w jaki sposób wyłaniani są tacy mistrzowie. Otóż 12 pojedynków i w przypadku remisu była, była, była dogrywka. Tempo gry było takie, że 2 godziny na pierwsze 40 posunięć, na kolejne 20 posunięć było dodatkowe 60 minut, po, tych, po tym czasie dodatkowe 15 minut dla każdego zawodnika, także no już można sobie to zsumować, że to jest już parę godzin i po 61 posunięciu jeszcze każdy z zawodników otrzymywał dodatkowe 30 sekund za każdy ruch. Także zawodnicy grali, grali i grali, każdy z nich miał do dyspozycji swój tak zwany restroom, czyli taki pokój, w którym mógł wypoczywać, położyć się na kanapie, Zresztą widać jest parę nagrań gdzieś tam w internecie, jak Kramnik po prostu sobie leży i, i odpoczywa. Oprócz tego każdy z zawodników miał swoją prywatną toaletę. No i tak naprawdę ci zawodnicy, jak wychodzili z sali, to mogli tylko przybywać w tym, w tym obszarze tak, tego, tego, tego wypoczynku. No, przy czym no, tutaj strona bułgarska miała pewne zastrzeżenie. Otóż Kramnik rozpoczął mecz fenomenalnie. Wygrał dwie, dwa pierwsze pojedynki. Trzecia i czwarta partia została zremisowana pomiędzy Kramnikiem i Topałowem i miało dojść do piątego pojedynku. Tutaj była jedy, taka zagrywka ze strony, strony bułgarskiej, a wręcz no myślę, że taki oficjalny protest, ponieważ Silvo Danailow zorganizował konferencję prasową, na którą zaprosił rosyjskie media i nie tylko, w którym po prostu publicznie zarzucił Kramnikowi, że ten w jakiś... nie. Nie wiadomo w jaki sposób, ale wspomaga się silnikiem komputerowym, no bo liczba jego wizyt w, w tym takim pokoju odpoczynku to tak średnio na partię około 25, a liczba wizyt w toalecie to ponad 50, tak, na każdą partię, tak, tutaj relacjonowała strona bułgarska, analizując zapisy z taśmy wideo, ponieważ o ile do toalety, wiadomo, wideo nie było w jakiś sposób tam wpuszczane, nie było kamery w środku, to była kamera, która pokazywała właśnie ten restroom, ten, ten pokój odpoczynku, a, z, a z bezpośrednio z tego pokoju odpoczynku można było wejść do toalety. Także każdy, każdy, z, każdy z zawodników tutaj jakby to powiedzieć, nie, zawodnicy nie mieli ze sobą styczności na tym etapie. Także no, no mecz tutaj został w jakiś sposób wprowadzony w taki ogromny chaos, no bo przecież no mecz sobie tam przebiegał swoim normalnym, tradycyjnym rytmem, a tu to, to nagle taka bomba ze strony bułgarskiej. W tym wniosku w strona bułgarska podawała również, że Topałow wychodził do tego restrumu tak średnio na partię 4 razy i 8 razy w, w toalecie. Także tutaj mamy taki pogląd ze strony bułgarskiej. No FIDE wzięło sobie to do Serca, przeanalizowała również te, te zapisy wideo. Podali, że ta liczba, tych, ta szacunkowa liczba podana przez stronę bułgarską jest przesadzona, że, że tam tych, tych mniej, wyjść było mniej. Aczkolwiek podjęli pewne kroki, które miało, miały tutaj no, jakieś takie wszelkie przypuszczenia i wszelkie domysły odrzucić, żeby, no, żeby ten mecz odbywał się w jakiejś takiej normalnej sportowej atmosferze. No i w tym momencie zaproponowali, a raczej narzucili kramnikowi coś takiego, że oczywiście pokoje te wypoczynku by Będą osobne, ale toaleta będzie wspólna. No i jakby to powiedzieć, tutaj zawodnicy będą w, w, w pewnym sposób kontrolowani, że no, nie będzie dostępu do, te, do tych prywatnych to, to, toalet. Kramnik i jego drużyna nie, na to się nie zgodziła, i w, podchodząc do piątej partii, zobaczył, że faktycznie te. Te prywatne toalety zostały zamknięte, i co zrobił Kramnik? Po prostu przesiedział pierwsze 60 minut w swoim restrumie, no i w tym sposób oddał partię walkowerem. Można powiedzieć, że mecz między tymi zawodnikami się załamał. Musiał do elisty przylecieć sam Kirsan i Ilużaminow. No i też tam były trwały takie negocjacje. Tutaj jedna, jedna strona dawała wniosek, druga to odrzucała. Aż w końcu stanęło na tym, że no Kramnik stwierdził, że jeżeli tak ma to wszystko wyglądać, no to on nie będzie kontynuował tego meczu Mistrzostwa Świata. Topałów zresztą też mówił w piśmie, że on też się zastanawia nad kontynuacją tego meczu. Ostatecznie mecz wrócił do swojego pierwotnego kształtu, także zawodnicy dokończyli ten mecz. Myślę, że w jakimś stopniu Kramnika to wybiło z rytmu, ponieważ Topałów wygrał dwa kolejne pojedynki, a że wcześniej dostał walkovera, to wyszedł na prowadzenie. Także Kramnik miał nóż na gardle, musiał wygrać jeszcze jedną partię, żeby doprowadzić w ogóle do, do remisu. Ta sztuka mu się udała i Ostateczny wynik po 12 partiach był taki, że było 6 do 6. Doszło do dogrywki. Pierwsza partia została między zawodnikami zremisowana, później była taka wymiana ciosów wygrana kramnika, wygrana topałowa i została ostatnia partia dogrywki. W 16 partii to kramnik okazał się zawodnikiem lepszym i to on no, przywdział tą koronę Mistrza Świata. Także mecz naprawdę burzliwy. Także kranik zostaje mistrzem świata, to te oczywiście sprawą otwartą jest to, czy kranik otrzymywał faktycznie jakieś podpowiedzi z, z, z tej toalety, no bo tak naprawdę nie ma zapisów wideo z, z tego pomieszczenia. No, tak, analizując partie te początkowe, przynajmniej jak patrzyłem na procenty, no to zawodnicy osiągali, po 9, oboje osiągali około 98-99% zgodności z pierwszą linią według czeskomu, czyli tej według takiej. No takiej prostej, prostej analizy co, co w tych partiach przebiegało. A także, no moi drodzy, na tym etapie naprawdę czasami jedna ruch. Jedna podpowiedź ze strony, co robić w danym momencie, może zadecydować o losach partii. Także, no, to jest bardzo ciężkie do wykrycia, czy faktycznie w, w jakiś sposób kramnik otrzymywał podpowiedzi z tej toalety. No, liczba tych, tych wyjść jest naprawdę astronomiczna. Tutaj strona rosyjska przede wszystkim tłumaczyła się tym, że dla kramnika ten pokój wypoczynku był za mały i on potrzebował toalety, żeby po prostu przechadzać się dalej. Że on bardzo lubi chodzić, i to jest taka wersja obronna, którą, którą tutaj tutaj Rosjanie przyjęli, także on sobie wychodzi, przechodzi przez ten pokój odpoczynku, wchodzi do toalety i robi sobie takie rundki i tak 50 rundek podczas partii. No, czy w to wierzyć? No, każdy może sobie to, no, jakoś tam wziąć pod, pod dyskusję, no i tak zastanowić się, czy to faktycznie to tłumaczenie ma jakiś sens. No, w każdym razie, no, to wychwycenie na takim wysokim poziomie, na, na poziomie 2,800 oszustw jest naprawdę mega, mega trudne. Także można powiedzieć, że sprawa po dzień dzisiejszy budzi ogromne kontrowersje, ponieważ tak naprawdę nie została do końca wyjaśniona, jak to faktycznie było. No ta strona rosyjska, no wiadomo, będzie bronić zawsze swoich racji, no tak jak to było w, podczas igrzysk w Soczi. My możemy tutaj jednak domniemywać, że coś jednak było na rzeczy. W każdym razie w 2015 roku Kramnik po prostu w jednym z wywiadów powiedział, że no, no, no nie szanuje to Pałowa jako, jako zawodnika, nie podaje mu ręki, nie... Nie, nie jest to osoba, którą, która jest dla niego jakimś tam e Auto, autorytetem, to tutaj myślę w ogóle, że za do słowo, po prostu nie, nie szanuję go jako, jako szachisty. Także zawodnicy później spotkali się jeszcze kilkukrotnie, trzy partie remisując po tym czasie, trzy partie wygrał Kramnik, trzy partie wygrał Topałów. także myślę, że to są zawodnicy na bardzo podobnym poziomie. No i moi drodzy, zapraszam teraz do zobaczenia dwóch pojedynków. Pierwszy to jest właśnie ta finałowa, szesnasta partia z meczu Kramnik-Topałow, a potem właśnie pokaże tą zemstę Topałowa, która naprawdę Partia pierwsza klasa. Także zapraszam do oglądania, zobaczcie. Już na samym wstępie warto dodać, że zawodnicy, według mnie, prezentują zupełnie odmienne style. Kramnik, mega, mega solidny gracz, taki stratek, pełną, pełną piersią, można, można rzec. Topałow to jednak taki, taki zawodnik, bardzo charyzmatyczny, bardzo lubi atakować i też w historii jego pojedynków znajdziemy wiele fajnych, takich atrakcyjnych partii, które nacechowane są kombinacjami. Przy czym jednak oboje jakoś tak podeszli do tego meczu, bardzo bym powiedział powiedział podobnie, jeżeli chodzi o e, debiutowy do, do, dobór repertuaru. Bardzo często pojawiła się obrona słowiańska, która cechuje się takim e, raczej e, no, solidnym ustawieniem, w którym no, raczej z fajerwerków nie zobaczymy. No i to jest właśnie szesnasta partia. Ta partia była grana gdzieś tam, wydaje mi się, że około tempem 25-minutowym. E, także no tutaj to Już musiało zadecydować, tak? To, to jest właśnie ta gra, po której już wiedzieliśmy, kto zostanie mistrzem świata. wszystkie, Wszystko, co było wcześniej, no, jakby to powiedzieć, było, było remisowe. Także D4, D5, C4, C6, mamy obronę słowiańską. Tutaj właśnie widzimy, że w obronie słowiańskiej goniec może sobie spokojnie wyjść po białych polach. Skoczek F3, Skoczek F6, Skoczek C3, E6 czarny budują taki solidny domek, ale goniec nie wyszedł. Ze strony kramnika E3, czyli obaj, oba gońce nie wyszły tutaj. Tutaj czarno tutaj biało-polowy. Czarne budują taki domek, biały budują taki domek. Skoczek z Bd7 to jest takie elastyczne posunięcie, które często się robi czarnymi. Gonie z D3, między innymi tutaj białe, jeżeli czarne się tutaj o nic nie pokuszą, to białe sobie spokojnie dojdą do posunięcia E4. Z kolei czarne, jednym z planów czarnych jest to, żeby zagrać DB na C4 i później zagrać posunięcie B5. Tak też było w partii DC4. Goniec C4. No i tutaj widzimy jedną taką ważną rzecz, że jeżeli pionek D zszedł z planszy, no to białe mają bardzo mocne centrum, a, a czarne w zasadzie tego centrum nie mają. Dlatego jednym z podstawowych planów u czarnych jest dojście do posunięcia C5. Żeby zagrać C5, ten pionek musi być broniony, także jest wskazane, żeby zagrać posunięcie A6. W partii było Goniec E2, częściej spotkamy jednak takie ustawienie jak Goniec D3, i tutaj, tak jak mówiłem, czarne realizują właśnie dojście do C5 poprzez A6. I między innymi tutaj zaczyna się dopiero walka tak naprawdę dwóch. Stron, kto, kto uzyska po prostu przewagę w debiucie, jedną z opcji to jest zagranie posunięcia E5, D5 też jest oczywiście możliwe. W partii poszło jednak goniec C4 na E2, ze strony topałowa goniec B7, rozszada goniec E7, białe dochodzą do E4. Widzą, widzimy, jak solidne tutaj zbudowane jest centrum, ale na to Topałow też był przygotowany i odpowiada po posunięciem B4. Skoczek broni pionka, czyli z tym pionkiem coś trzeba zrobić. Gdyby skoczek sobie odszedł, no to podstawka na E4 no nie byłaby mile widziana tutaj ze strony Rosjanina także E5, wymiana ciosów cios za cios, zbicie, zbicie zbicie, zbicie i widzimy, że w lekkich figurach jest 3 po 3, e, obie strony mają trzy grupy pionowe, pierwsza grupa druga, trzecia i u czarnych to samo pierwsza, druga, trzecia e, Topałów e, bardzo dobre posunięcie, C5, czyli próba nacisku tutaj na tą przekątną, próba przede wszystkim pozbycia się słabego pionka no i rozegrania gońca B7 bije C5, skoczek bije C5. Widzimy, że troszeczkę struktura się zmienia. Także u białych trzy grupy pionowe z izolaczkiem na C3. U czarne z kolei mamy dwie grupy pionowe. Też pionek izolowany, ale no, na pewno nie jest to pionek słaby, ponieważ nie jest narażony na taki. Problemem czarnych z kolei jest król, który jeszcze nie zroszował. Także jeżeli C5. Czarne zdecydowały się odważnie grać, no to muszą liczyć się z tym, że będzie taki szach jak w partii. Po końcu B5 nic złego się nie dzieje na razie, królew 8. Y, I linia, którą tutaj warto wskazać, to jest posunięcie G6 i na przykład chowanie się królem, ale tylko wtedy, kiedy ten goniec zmieni tą przekątną. Zagranie od razu posunięcia G6 może wiązać się z ruchem goniec H6. W partii hetmany zeszły, także hetman d8, wieża d8 i właśnie goniec ląduje na tej przykątnej. Widzimy, że białe gońce są naprawdę groźne. Jest związanie, trzeba jakoś zareagować, trzeba to podbronić. Są jeszcze oczywiście figury, które mogą pomóc czarnym, także wieża c8. Następuje centralizacja figury, czyli skoczek idzie sobie na d4. No i tak naprawdę za chwilę tylko białe jeszcze rozprowadzą wieżę i ich rozwój zostanie zakończony. Czarne muszą tutaj rozwiązać problem króla. I teraz jednym z pomysłów, który tutaj rzucił mi silnik szachowy jest król G8. No, jeżeli śledziliście relacje z Mistrzostw Polski, to jedna z zawodniczek właśnie Osławiona była właśnie między innymi podobnym ruchem. Tam był król F8. W tym przypadku król G8 to raczej nie jest ruch, który rozpatrują ludzie. Także król G8 zdecydowanie mi do głowy nie przeszedł. Po skoczku D4 poszło goniec E7, bardziej ludzkie. Wieża FD1, wychodzimy i zostało zagrane A6. Czarne mogły pograć troszeczkę lepiej. Między innymi opcja była taka: skoczek E4, czyli po prostu pozbyć się tego związania i króla wyciągnąć sobie na pole E7. I po gońcu E7, król bije E7, czarne są fantastyczne: jest wieża grająca, jest goniec strzelający, jest skoczek w samym centrum i tylko brakuje wieży z Hana D8, żeby dokończyć rozwój. Po skoczku E4 można jeszcze ewentualnie zagrać goniec B4, ale czarne też się trzymają dobrze. Zbicie, zbicie. I na skoczek C3 są takie widełki, ale tu jeszcze się nic nie podstawia. Gramy wieża E1, żeby nie było E5, bo zwróćmy uwagę, że skoczek broni w tej sytuacji gońca. No i po króle siadam tutaj, czarne czują się bardzo dobrze. Brakuje też właśnie ostatniego posunięcia wieża z Hanna D8, żeby nacisnąć na skoczka. A tutaj, białych, jest są dwa pionki na jeden na skrzydle hetmańskim, ale przy takich aktywnych figurach czarnych tutaj. Biały nie są w stanie nic, nic wielkiego zrobić. Także na skoczek D4 goniec E7 w partii poszło właśnie rozprowadzenie wieży. A6 goniec na F1, skoczek na E4. Jedną z opcji było też granie posunięcia G6, żeby właśnie wstawić króla na polegi 7. Na skoczka A4 w partii poszło wieża z A na B1 i to widzimy, że u białych w zasadzie jest już wszystko. Czyli mamy strzelającą wieżę, strzelającą wieżę, strzelającego gońca i gońca. Skoczek też jest w centrum, także bardzo dobrze. Jedyny problem to jest ten pionek. Goniec A4 z atakiem. Wieża podbrania tego pionka, i po, go, po zbiciu, po zbiciu, następuje posunięcie skoczek C5. Ta pozycja jest koło równości, ale czarne muszę tutaj bardziej uważać niż białe. Skoczek B3, król E7, tak było w partii, i powierza D4 z naciskiem na tego gońca. Coś trzeba z nim zrobić, bo grozi. Skoczek bije C5, wieża C5 i zbicie tego gońca w środku planszy. Następuje goniec G6. C4 i teraz co tutaj mamy, no plan białych między innymi jest taki, żeby promować pionka wolnego, no jest to naprawdę szalenie trudnym zadaniem, bo jest jeszcze masa figur, z kolei plan czarnych powinien być, grać, powinien być taki, żeby grać po tej stronie, gdzie one mają przewagę, czyli między innymi dojście do ruchów E5, F5 i pchanie tych pionków dalej, a być może w przyszłości do, do ruchu E3 da, da im jakieś wyrobienie pionka wolnego. W partii poszło wieża c6, nie chciały czarne grać czegoś takiego, jak skoczek b3. To też taka natura ludzka, że nie chcemy pomagać przeciwnikowi, a tu widzimy, że te pianki są rozłączone, ale to było ok dla czarnych, ponieważ po abie b3 jest taka fajna groźba wieża z H na d8, czyli tak naprawdę w ogóle tego pionka nie bronimy. I po zbiciu, po zbiciu e, trzeba zagrać f4 gdybyśmy zagrali, teraz połakomili się na tego piąka A6, no to byłoby bardzo nieprzyjemnie i to Kramnik by przegrał tą partię, z tego względu, że jest posunięcie wieża na D1, wchodzi goniec i zostanie ten goniec tutaj stracony na polu F1. Także na F4 można grać wieża B8 i tak naprawdę czarne pią tracą piąka A, ale biorą piąka B i partia koło remisu, także gdyby, gdyby tutaj nastąpił remis, no to też podejrzewam, że kolejna partia do byłaby toczona po zbiciu, po zbiciu, no jednak ma bardzo trudne jest awansowanie tego do pionka do promocji. W partii powierzy C6 nastąpiło zbicie, zbicie i to stracił pionkę. E, także no, stawiał dzielny opór w tym meczu, e, pomimo tych takich dziwnych sytuacji, które działy się w toalecie, pomimo tej Toilet Gate, jak, jak tutaj też niektórzy to barwnie określali na ten mecz na, na internecie. Po wieży B8, wydaje się, że czarna coś tutaj mogą zrobić. Ale kramnik gra mega, mega dokładnie. Przede wszystkim nie dopuścić do wprowadzenia wieży na jedynkę i nie dopuścić do związania. I ten manewr trzeba zapamiętać, zawodnicy, którzy czują się w końcówkach tak nie do końca, to zapamiętajcie, żeby ustawiać wieżę za, za plecami swojego pionka. Także wieża D1, myślę, że tutaj spokojnie wykrzyknik mogę postawić, bo ponieważ jest to ruch trudny ruch do tyłu cofnąć wieżę po to, żeby postawić na no A1 to jest dla kramnika pewnie pestka dla nas, dla zwykłych zjadaczy chleba dosyć trudne zadanie że B2 czarne próbują opłacić jakąś aktywność na drugiej linii, ale tutaj no, Kramnik już nie wypuścił. Wieża A7, szach, zrzucenie króla i wieża A1. Oczywiście plan jest prosty. A4, A5, A6 do promocji. Po wieży F5 nastąpiło. F3 oczywiście nie możemy wpuścić na, na linię drugą czarnej wieży. Wieża E5, i teraz zobaczmy, jak tutaj wszystko jest, jak to wszystko ze sobą się pięknie komponuje. Tak naprawdę, goniec F1, który wyszedł wcześniej na B5 i teraz wrócił, to jest figura, która trzyma całą pozycję. Broni na G2, tutaj się nic nie wydarzy. Broni też pionka C4. No i też oczywiście cały czas aktualny jest ten plan pchania pionka A. Wieża A3, bardzo fajny plan po to, żeby zająć dwie linie. Oczywiście tutaj już będąc bez pionka, topałów już nie mógł iść na tą końcówkę, że bije na B3, bo te pionki się połączą i to też jest przegrana. No i zaczynamy marsz. Także pioneczki do przodu A4 króle 7. Wieża B5 nie możemy połączyć, gdybyśmy teraz połączyli, to ponownie mamy taki obrazek, który no nie jest zbyt sympatyczny dla topałowa. Pionki są mocne i dojadą do końca. W partii poszło wieża A7, i z tych pionków niskich kramnik zrobił pionki wysokie. Widzimy to teraz na obrazku. I goniec F1, który wcześniej spełniał funkcję obronną dla pionka C, teraz spełnia funkcję obronną dla pionka A. Także to jest tylko kwestia czasu, aż zrealizuje to Rosjanin i zostanie mistrzem świata. Po wieże C3 nastąpiło wieża z A na A5. Wieża C1 tutaj jeszcze kilka ruchów w miejscu. Topałów stanął na nogach, ale po król C7, król F2. Powierzy C2 po król E3 tu się wysypał, tutaj popełnił decydujący błąd. Trzeba było grać posunięcie wieża C1, coś jeszcze próbować. No, za dużo y, tutaj nie można zrobić, trzeba po prostu stać w miejscu, jakoś tam dywę partyzansko tutaj atakować wieżą y, tego króla. Także po powierzy C1 jeszcze można było grać. W partii nastąpiło wieża C5. Oczywiście y, to Pałow liczył na to, że po wieży C5 nastąpi zbicie pionka na B6. Tutaj jednak Rosjanin znajduje kluczowy ruch wieża B7, także tą, tą wieżę sobie oczywiście z chęcią weźmiemy, ale tej wieży nie oddamy za darmo. Także po wieża B7 Topalów składa broń, a Kramnik zostaje kolejnym mistrzem świata, właśnie w tej takiej toilet gate, czyli w bardzo takiej meczu nacechowanymi sporymi aferami. Także po wieża, gdyby poszło wieża B7, to najpierw robimy wtrącenie na C5 i po królu na B6. A bije B7, no i król się nie rozdwoi, nie zbije jednocześnie wieży i pionka na B7. Także potem jest promocja i wygrana. Także w ten sposób właśnie Kramnik został mistrzem świata. Topałów jednak zrewanżował się Rosjaninowi już dwa lata później na turnieju w Korus. Mega, mega fajna partia, także zobaczcie ją do samego końca. Tym razem Weselin Topałów, Bułgar miał Biały kolor, turniej grany w Holandii, Kramnik 2008 rok rozpoczął Topalow od ruchu D4. D4, D5, C4, C4, a znowu obrona słowiańska, skoczek F3, skoczek F6, skoczek C3, E6, ponownie ten domek widzieliśmy, w partii w tej wcześniejszej było grane E3. Tutaj jednak Topałów decyduje się na goniec G5, oczywiście trzeba się z tym liczyć, że tego pionka C4 się straci, także jednym z planów jest nie wiem, koń b 7 goniec E7, a jednym z planów takich bardziej agresywnych jest debil C4 i próba przytrzymania tego pionka, i tak też było w partii. Także H6, goniec H4, DB na C4. Oczywiście Topalów miał to wszystko przeliczone, czyli za cenę pionka. Ma mocne centrum, ma lepszy rozwój figur. G5 zostaje tutaj sytuacja rozwiązana. Także goniec już nie działa po tej przekątnej. Nastąpiło goniec G3 i po B5. Rosjanin przytrzymuje tego pionka. Goniec na E2. Zostało zagrane oczywiście z myślą taką, żeby zrobić krótką roszadę, po gońcu na B7, krótka roszada, skoczek z B na D7 i skoczek E5. Otóż, jeżeli się oddaje pionka, to trzeba grać aktywnie, trzeba grać agresywnie, nie wolno grać tak miękko, jak to się, okre jak to się często określa. Jeżeli teraz Bułgar zagrałby miękko, czyli na przykład A3, żeby nie było posunięcia B4, no to co? Gramy A6, żeby podbronić pionka, bo naszym głównym planem jest zagranie ruchu C5. No to znowu jakieś mięciutkie hetman C2, no to próba wymiana wymiany pionków. Tutaj oczywiście można rozpatrywać jakieś agresywniejsze posunięcie. D5, gdyby znowu białe grały mięciutko, to zwróćmy uwagę, że skoczek się rozprowadza. Hetman też ma swoje miejsce, wisi ten pionek, są trzy ataki, można go podbronić, jednak to jest ruch do tyłu, a no to jak biały ruch do tyłu, no to czarny ruch do przodu. I po król H1, żeby zejść z tego związania, czarne mogą chociażby chować się w ten sposób, czyli grać chociażby posunięcie król F8 z myślą król G7 i na jakieś mięciutkie posunięcie F3, czemu nie F4. Można zagrać król G7, i tu widzimy, że czarnym zostało 7 pionków, a białym zostało pionków 6. Także na pewno, znając to pałowa, jego styl, nie było możliwości, żeby tak poszło w partii. A skoczek E5 miał tutaj takie chytre zamiary, zaraz zobaczycie jakie. Nastąpiło goniec G7, i teraz coś, czego silnik określa raczej jako, jako błąd, że skoczek E7 to nie jest dobre posunięcie, i coś, czego myślę, że kramnik się nie spodziewał nastąpiło takie piękne kopyto koń bije F7, król bije F7 mocna zemst, moc, mocna tutaj chęć rewanżu, jakieś taka zemsta na, na, na kramniku żeby, żeby po prostu dopiec mu i żeby, żeby ograć tego, tego mistrza świata który wcześniej tak zalał za skórę Bułgarowi także król bije F7 za bardzo nie widać o co tu chodzi bo figury nisko położone ale zaraz zobaczycie, że to wszystko zaczęło się topałowi kleić na początek E5 żeby przegonić skoczka to po pierwsze a po drugie, żeby zrobić miejsce na E4 żeby wejść na pole D6. Skoczek oczywiście poprawia się, czyli idzie na pole D5. No zbrodnią byłoby zbicie teraz w ten sposób. E, także idzie sobie skoczek na E4. E, kolejną z opcji jest zagranie też posunięcia goniec na H5, żeby tego króla tutaj przepędzić z, z pola F7, ale w partii było inaczej. E, król sam zszedł na E7, także już nie ma sensu pchać się gońcem na to pole. Skoczek wchodzi do obozu. Zobaczcie, e, tutaj skoczek przymyka pole F7 i też e, problematyczny staje się goniec. E, czarne na razie odpowiadają dobrze. Hetman B6 i teraz bardzo mocny ruch, goniec G4. Okazuje się, że ten punkt będzie bardzo newralgiczny w, tym, w obozie czarnych. Wieża z An na F8, kranik broni się bardzo, bardzo precyzyjnie, ale po Hetman C2 jednak nie doceniam tego, co zrobił topałów. Nie należało się łakomić na tego pionka, mimo że po zbiciu pionka jeszcze wisi goniec. To jednak topałowi ta partia się pięknie rozegra. Należało zagrać spokojniejsze posunięcie skoczek C7, żeby obronić tego pionka. A na Hetmana G6 pionek już nie musi być broniony, bo są dwie obstawki, czyli król broni i skoczek broni. I po ataku na gońca można go zagrać spokojne Wieża z Hana G8 i sytuacja jest opanowana, aczkolwiek ocena pozycji jest gdzieś tam koło równości. Ma topałów za tą figurę sporą rekompensatę. W partii nastąpiły bardzo ostre Hetman D4. No to na to w Hetman G6 i są dwie groźby. Wisi ten goniec i wisi tutaj ten pianek na polu E6. Widzimy, że, że tak naprawdę no, za chwilę spadnie goniec na G4, ale tak to topałów sobie przeliczył, że zbije zarówno gońca na G7, jak i na B7. Zobaczcie. Hetman na G4. Gdyby nastąpiło na przykład inne posunięcie, na przykład teraz wieża z Hana G8, no to kończy się to tragicznie. Hetman E6 szach, król d 8 i widzimy, że goniec tutaj z Hetmanem robią, grają po prostu pierwsze skrzypce. Także Hetman D7 z matem. Także na Hetman G6 zostało, został goniec na G4 zbity I teraz zobaczcie, jak to topałów dograł do końca. Najpierw wzięcie figury plus sobie schodzi, później wzięcie figury. Tu zwróćmy uwagę, że przez moment tak naprawdę Topalow miał dwie figury mniej, także dwa skoczki, skoczek i goniec po stronie białych i cztery lekkie figury po stronie czarnych, ale to oczywiście wszystko taktycznie grało, bo te dwie lekkie figury teraz spadają. Także następuje Hetman G7, już zostają Rosjaninowi trzy lekkie figury, czyli goniec B7 i dwa skoczki. A po król d8 już w figurach jest równo, i przede wszystkim to pałów ma to, co lubi, czyli atak, a kramnik raczej w takich pozycjach czuje się średnio. Król C8, i teraz znowu bardzo, bardzo dobre posunięcie, skoro król zrobił taką tutaj drogę z f7 tu, 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 i wylądował na c8, to tak naprawdę ta gra powinna być rozgrywana po tej stronie, czyli tą pozycję trzeba otworzyć. Nastąpiło otwierające posunięcie A4. Gdyby czarne pokusiły się o króla B7, to jest szach I ta partia kończy się w wyśmienitym wydaniu A bije B5, C bije B5 i teraz to kopytko Myślę, że każdy z Was znalazłby przy partii Także wieża A7, typowy puzzle rush, który możemy spotkać na czeskomie I po królu A7 Hetman bije C7 I no piękne zakończenie partii w ten sposób W partii było jednak jeszcze, jeszcze ładniej Na A4 oczywiście kranik rozumie tą pozycję Króla nie wolno odkrywać, gra posunięcie B4, czyli taka, taka mijanka. No to jak nie udało się po linii A, no to Topałów próbuje po linii C. Także wieża C1, oczywiście z jakąś tam myślą otwarcia tej pozycji. Nastąpiło posunięcie C3 i po B bije C3 sprytne zagranie kramnika, także B3. Znowu ta sytuacja staje się zamknięta. No to co robi, Kram, to, co robi Topałów, ponownie tą pozycję próbuje otworzyć. Także posunięcie C4. Wieża z F na G8, Hetman pod biciem, oczywiście jeżeli tam um, chcielibyśmy oddać tego skoczka za tego skoczka, no w takim razie no Hetman musi zostać na tej siódmej linii, e, nastąpiło posunięcie skoczek na D6 i po królu na C7, Hetman F7, być może tutaj um, Kramnik stwierdził, że po prostu będą sobie tak chodzić w tam i z powrotem, czyli na wieżę F8, Hetman z powrotem wróci, i tak e, będzie taka nietypowa forma potrójnego e, powtórzenia pozycji. W partii jednak nastąpiło coś niezwykle błyskotliwego na wieżę F8, co mógł zagrać e, No Po prostu stwierdził, że odda tego Hetmana na F7, ale dostanie tutaj mega, mega dobrą grę po linijce. Zobaczcie cb 5 No, takie uderzenko naprawdę pierwsza klasa. Oddanie Hetmana za z, tutaj skoczka i wieżę jest na pewno bardzo dobrym uderzeniem. Na wieżę F7 po prostu bierzemy kolejne, kolejny materiał i nam się figury pięknie rozgrywają. Także wieża bije C6, król musi na B8 i odbijamy sobie skoczka na F7. I teraz w tej pozycji również chodzi o to, że ten goniec, który wcześniej był zamknięty, on się prędzej czy później otworzy. Także e, jeżeli ten pionek zniknie, no to ten pionek i z tym gońcem zrobi się naprawdę, zrobią się takie poważne motywy taktyczne. W partii poszło wieża E8. Gdyby poszło na przykład wieża F8, no to między innymi widzimy to w takich wariantach, że białe są lepsze. Debije na E6. Skoczek idzie sobie na B6. Oczywiście gramy E7. Widzimy, że ten goniec zaraz tutaj wystrzeli. No po zbiciu skoczka jest promocja. Jeżeli nastąpi wieża na E8, to z kolei mamy przegonienie skoczka. Skoczek idzie sobie do centrum. Znowu skoczek na D6. Jed, między innymi z jedną z gruźb jest też posunięcie wieża C8. To na razie nie jest matem, bo jeszcze jest hetman, ale jeżeli zostanie y, po, tutaj ten pionek skonsumowany, to jest bardzo fajny motyw przesłony, taki niewidoczny. Czyli znowu ta wieża chce wejść na C8, ale żeby hetman tego pola nie bronił. Także jest posunięcie E6. No i widzimy konkretną groźbę mata i widzimy, że ten goniec, o którym wcześniej wspominałem, za chwilę będzie tutaj... Grał pierwsze skrzypce, hetman e6, jeżeli nastąpi takie coś, to jest po prostu skoczek e4, wieża się odsłania i po szóstej linii bierzemy sobie hetmana. Skoczek się zasłania, bierzemy hetmana i białe są z przewagą materialną i wygraną pozycją. Także po skoczku f7 w partii nie było ruchu wieża f8, tylko w partii było posunięcie wieża e8. Na co skoczek D6? Znowu wieża wróciła na to pole. Bardzo fajne posunięcie. Wieża C4 z taką trampolinką, wejściem na pole P4 i po Hetman E2. debije E6. I ponownie plan jest taki sam, żeby otworzyć tego gońca, ruszając pionki E do przodu. Skoczek B6, robimy związanko, grodzi między innymi posunięciem A5. Król sobie zszedł. Pionek tutaj maszeruje, żeby stać się za chwilę dzielnym Hetmanem i na skoczka D5. Ta sytuacja się bardzo wypłaszczyła, o, i doszliśmy do takiej sytuacji, w którym już takiego, można powiedzieć, ognia nie ma, ale białe mają wszystko, co chciały, czyli mają fantastyczne wieże, ten skoczek też bardzo blisko króla, no i ten pionek E ma taki plan, żeby oczywiście maszerować w stronę hetmana. Poszło skoczek D5, H3, to też ważny ruch, czyli zanim zaczniesz takie działania zaczepne, jeżeli nie ma forsownej wygranej, no to oczywiście warto zabezpieczyć króla, żeby ta wieża ewentualnie mogła też się gdzieś ruszać. Jest okieneczko, król może schować się na H2. Poszło ze strony kramnika H5, no i teraz zobaczcie, jak to pięknie topało w końcu. Najpierw atak na wieżę. Następnie ruszenie pionka. w tej sytuacji oczywiście zbić na E6 nie można, bo ten goniec nam się tutaj rozegrał. Także jest wieża B8, wieża B8, no i zemsta topałowa działa. No jeszcze może nie teraz, ta zemsta jeszcze troszeczkę poczeka, po E6 nastąpiło A6, żeby tu ewentualnie jakiś oddech dać królowi. W partii został pianek skonsumowany. Poszło H4 na gońca D4, oczywiście kolejna groźba, żeby popchnąć pionka na siódmą linię. W partii poszło wieża na G8, wieża z trójkę na B2 i to jest o tyle fajne, żeby zrzucić hetmana z linii E. Zobaczcie, że to pole obstawione jest przez gońca, to pole jest obstawione przez skoczka, i to pole obstawione przez pionka. Także w zasadzie jak Hetman zejdzie z linii E, to tego pionka możemy śmiało pchać do przodu. I tak też było. Na Hetmana D3 nastąpiło E7 i po skoczku na F6 partia się za chwilę skończyła. Co by było jeszcze jednak na posunięcie skoczek E7? No to mamy taki układ, że teoretycznie wiemy, że dwie wieże są lepsze od Hetmana i to jest prawda w tym, w tym układzie. I wiemy też, że goniec ze skoczkiem jest też lepszy od wieży. W tym przypadku jeszcze dodatkowym atutem jest to, że król jest odkryty i ta partia może się kończyć w ten sposób. Odkrycie króla i zabezpieczenie jednym pionkiem jest małe w stosunku do tego co mają tutaj białe. Widzimy, że trzy pionki bardzo ładnie chronią. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie dostać mata na G2, także odejście skoczka takie niepozorne może skończyć się matem na G2, ale jeżeli tutaj dokładnie podziałamy, to tak grozi mat na A6. Król się, to bro, król się broni i następuje piękne posunięcie. Goniec C5 z groźbą chociażby podwójnego uderzenia, i następnie mata na A7. Jeżeli to Hetman skonsumuje, to jest szach. I po tym ruchu piękne posunięcie, skoczek g 6 Widzimy, że Hetman już nie jest na tej przykątnej, nie grozi mat, a my grozimy wzięciem Hetmana i wyjściem na C7. Jeżeli Hetman wyjdzie na C6, no to oczywiście my jesteśmy pierwsi czarne, nie zdążą zamatować na G2, ponieważ my mamy ruch skoczek C7. I po zbiciu, po zbiciu, dwie wieże kontra wieża z wygraną. W partii jednak było posunięcie, skoczek F6 i na gońca E5 wisi skoczek, skoczek się cofnął na D7 i po skoczek e 6 ta partia się skończyła. Zemsta topowa zadziałała, także ogrywa w fantastyczny sposób mistrza świata Kramnika. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj działa. Przede wszystkim, dlaczego tutaj Kramnik się poddał w tej pozycji. Jeżeli nastąpi posunięcie skoczek E5, no to my mamy takiego mata: skoczek C7, król A7 i wieża na B7 z matem. Jeżeli jednak nastąpi inne posunięcie, chociażby jakieś wieża C8, żeby przykryć to pole, no to my robimy szacha znowu na króla A7 gramy wieża B7 a jeżeli wieża zbije na C7 to robimy promocję, no i tu widzimy, że z tak ogromną przewagą łatwo wygrywamy, także moi drodzy no tak wyglądały te afery toaletowe i ta polska sprawa nie jest pierwszą, którą już świat poznał także no, mam nadzieję, że jednak to będzie zmierzało wszystko do tego, że będzie, będzie postawa fair play zawodników, to już od maleńkości powinni być zawodnicy uczeni zarówno przez trenerów, jak i przez rodziców, że zawsze prawda zwycięży i powinniśmy dążyć do tego, żeby no, grać po prostu uczciwie własnymi siłami, bo to przynosi najwięcej satysfakcji po prostu z tego, co robimy. Także, moi drodzy, zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do oglądania innych moich filmów. Komentujcie, udostępniajcie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.